Witam wszystkich, bardzo nasi strony Impo! A w dzisiejszym odcinku będziemy robić coś fajnego. Tak samo fajnego, jak ta kosa śmierci nasza. Tak samo fajnego, bo mówiłem wam już w poprzednich odcinkach, że zrobimy to. Nawet kilka osób się pytało o to, czy to zrobię i kiedy to zrobię i tak dalej. Dlatego w końcu zrobimy. Część osób się pewnie domyśla, o co mi chodzi, ale wam pokażę, o co mi chodzi. Chodzi mi o to. Zrobimy drakonikowy łuk. Zrobimy drakonikowy łuk, bo strasznie mi ciekawi. Strasznie mi ciekawi, bo ciekawi mnie, czy ten łuk jak szybko strzela i tak dalej, bo z tego co widziałem, ten łuk chyba naprawdę szybko strzela i chyba strzela jakiś karabin dosłownie. Dlatego chciałem to przetestować, chciałem go zrobić i chciałbym go też ulepszyć. Zobaczymy, jak się z tym ulepszeniem uda, czy mi się uda, czy nie, ale postaram się to wszystko zrobić. Dobra, to nie owijając bawełnę, zróbmy to jak najszybciej się da po prostu, żeby zdążyć go jeszcze ulepszyć. Dlatego tak, tutaj to inne ulepszenie do czegoś innego, ale mniejsza o to. Potrzebuję łuku, tak, potrzebuję łuku, tylko jak zrobić ten właśnie, robi się go tak. Czyli potrzebujemy warnkoru, no po prostu potrzebujemy takie podstawowe rzeczy. To potrzebowaliśmy tego, tak, tego potrzebowaliśmy, ale tylko jeden, spokojnie, tylko jeden, więcej, nie, o, te dwa potrzebujemy, co jeszcze, potrzebowaliśmy, ej, łuku zwykłego, dobra, musimy łuk zrobić, to zróbmy łuk, gdzieś będę mieć, właśnie tutaj są, pajęczyny i patyki gdzieś chyba miałem, z tego co pamiętam, dziś chyba patyki miałem, o, to właśnie mam ulepszenie do łuku, które będziemy do co ulepszyć, to zrobiłem wcześniej poza odcinkiem, żeby nie musieć tego na odcinku craftować, ale to są patyki, mamy patyki, dobra, robimy łuk, mamy pierwszy łuk. No, taki zwykły łuczek, taki drewniany, taki minecraftowy. Ale zaraz zobaczymy, co się stanie, jak go ulepszymy. Najpierw, pierwsze ulepszenie. Mamy wywernowy łuk. Oj, questa zrobiliśmy od razu. Ja ten wywernowy łuk, to wygląda strasznie ładnie. No, wygląda strasznie ładnie, podoba mi się ten wywernowy łuk. No, podoba mi się. Weźmy tak strzelny może z niego raz. Ja spróbuję znaleźć strzały. Mamy strzały? Dwie mamy. Ja, czemu mamy dwie strzały tylko? A musimy go naładować. No, ładujemy go. O nie, energii nie ma. O nie, coś się chyba zepsuło. No, chyba kabel screen mi odłączał wcześniej, bo on coś robi z kablami, odłączał mi kabel, chyba mi zepsuł. Dobra, to ja zaraz do was wrócę, naprawię ten kabel, pewnie rozłączył kable. Zaraz do was wrócę i naładuję to tylko. Dobra, kable powinny działać. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, działają. O, dobra, jest energia. Dobra, kable działają, czyli wszystko jest okej. Okay. On tam coś po prostu, ten, przebudowywał, tam robił jakieś z maszyny czy coś, nie mam pojęcia, ale no, kabel mi odciął. I w ogóle nie wiem, co się stało z tą energią, ale mniejsza o to. Teraz wkładamy, nie, chciałem najpierw strzelić, chciałem go najpierw naładować, no tak, naładujemy go. Jest naładowany i strzelmy z niego, coś z niego strzelimy. No, ładuje się tak średnio, póki w ogóle te strzały wyglądają jakieś inaczej. O kurde, te strzały jakoś inaczej wyglądają niż zwykłe strzały. No, troszkę inaczej wyglądają, tak, no, będzie może trochę ładniej. Strasznie szybko się marnuje, ale mniejsza, ten łuk jest słaby, bo to wiadomo, że wywarnowy tam średniawka. Ale teraz, z tego co pamiętam, to się chyba robiło tak, że potrzebowałem jednego tego, potrzebowałem z tego co pamiętam i dwóch sztabek. Tylko nie wiem absolutnie z której strony, więc strzelmy, że to będzie tak. I działa, dobra, czyli dobrze myślałem. Robimy pierwszy drakonikowy łuk na naszym serwerze. Pierwszy drakonikowy łuk. Dużo osób go chciało, dużo osób o niego pisało, sam go bardzo chciałem i w końcu mam okazję go zrobić. W końcu robimy drakonikowy łuk i zobaczymy, jak będzie działał. Zobaczymy, jak będzie działał. Jestem strasznie ciekawy, jaki będzie, czy będzie dobry, czy nie. O, dobra, mamy go. I naładujmy może go do końca. Ile ma? Ja, 16 milionów ma. Kurde, ale dużo ma. 16 milionów. No, 16 milionów to jest coś. 16 milionów to już jest coś. Dobra. Strzelmy może. To jest tanie. Strzelamy. No, ładuje się. A, nie mam strzał. Zróbmy strzał może na szybko jakiś, bo serio, nie mieć strzał to jest trochę żałosne. Jeżeli mam być szczery, to jest troszkę żałosne nie mieć strzał żadny. Dlatego zróbmy strzałę. Nie mamy flintu. No niech mi nikt nie mówi, że nie mamy flintu, bo to byłoby trochę smutne. Nie mamy flintu, no jak nie możemy mieć strzał, no halo. Strzały. O, mamy jedną. Powinniśmy zrobić ulepszenie na Infinity, wiecie? Powinniśmy zrobić ulepszenie na Infinity, żeby tylko jedna strzała wystarczająca była, mi się wydaje, że powinniśmy to zrobić. Potem to zrobię, może nie teraz. Bo nie ma sensu w sumie teraz tego robić. Dobra, to przetestujmy jeszcze raz. O, on się ładuje tak tam, na dole na pasku, jak widzicie. Na pasku on się, tak jakby widać, jak się naciąga, ale fajne to jest. Dobra, no on strzela tak. To jest jakiś autofire off. O, chwila. Właśnie, bo to ma rzeczy, pamiętacie na poprzednim odcinku, jak pokazywałem wam? Explosion power? Nie. O, nie. Chwila. Ja już muszę sprawdzić. Explosion power. Nie mów, że to tak działa. To niemożliwe. Co? Nie wierzę. Nie, ja nie muszę jeszcze raz to sprawdzić. Wybuchają normalnie. Ej, daj mi strzały, co troszkę, daj. O, dzięki. Ty też daj strzały, daj, o. Dzięki, o, dobra, no to, ale moje szkielety dzisiaj są takie strasznie miłe. No, zniszczyłem też tego. O,
Bo Morasek trollował i cykady wszędzie stawiał. I były problemy z cykadami. Wszędzie je powstają przy blokach. I to się denerwowało, dlatego musiałem włączyć dźwięki cykad. W ogóle dźwięki musiałem, dużo dźwięków musiałem powłączyć, bo mi te cykady denerwowały i nie dało się nic robić. I właśnie przez przypadek zniszczyłem to cykady i znalazłem jedną. Ale fajnie, dobra. Zjedźmy coś jeszcze. Bum! Ale fajne, to wybuchają strzały normalnie, jak się strzela. Ale zarąbiste to. Ale zarąbiste to jest. Ej, serio. O, jeszcze właśnie jedna rzecz, przypomniała mi się. Bo ktoś się pytał w komentarzu jakimś, żebym zdjął tego ringa i zobaczył, ile mi bije obrażeń głód, jak jestem w tej zbroi. Ile mi bije obrażeń głód, jak jestem w tej zbroi. A, dosłownie nic. Znaczy, to w sumie dało się domyśleć, że nic, ale no jestem nieśmiertelny tak czy siak, nawet jeżeli mam głód taki bez tego, tego wspaniałego ringu. Naszego pierścionka zaręczynowego z Xena. Znaczy co? Nie, nic, spokojnie, nic nie mówiłem. Ale no, przesuńmy jeszcze raz. O kurde, to jest fajne. Musimy komuś przywalić tak kiedyś w domek. Nie, żartuję, ale musimy komuś tak przywalić. Musimy komuś tak przywalić kiedyś. Dobra, zobaczmy co jest więcej. My ciekawi. Explosion Power, włączmy to może. Arrow Velocity Modifier. To jest na maksa, to może na razie nie patrzmy na to. Shockwave Power, co to jest? Creates a powerful shockwave on impact that does more damage to entities than explosion but with the damage block. Uuu! To wybucha, tylko że nie niszczy. Nie mogę strzelić. Shockwave is only possible with Arrow of Draconic Fire. Co? Arrow of Draconic. Jak się robi strzały drakonikowe? Bo nie mogę znaleźć. Arrow. Szczerze nie wiem. Szczerze nie wiem. Musi napisać w komentarzach, kto to spróbuje zrobić. Bo muszę mieć jakiś. Muszę mieć chwilę. Nie, shockwave is only possible with arrow. Czyli shockwave jest tylko możliwy do użycia ze strzałami ze drakonikowego ognia. Ale jak te strzały zrobić, to jest pytanie. A jak pisuje drakonik? To żadnych strzał nie widzę, chyba że po prostu coś... Jestem chyba jakiś głupi chyba, albo nie wiem o co chodzi, bo nie mogę znaleźć tych strzał. No dobra, mniejsza. Jak sobie będzie więcej, proszę niech mi powie, to na którymś odcinku to po prostu pokażę. Ale mniejsza, idźmy dalej, zobaczmy co mamy dalej do zrobienia. Arrow bez damage, teraz trzykrotnie większy jest od razu, no dobra, to spoko. Arrow fire. Fire is automatically when fully charged. O, to jest fajne. Tylko musimy tu jedną rzecz włączyć, gdzie to jest. Arrow velocity, nie. Shockwave, o, dajmy na 0-0 i... O, fajne, od razu strzela, jak jest naładowany, to od razu strzela, nie muszę wiedzieć, kiedy puścić. To jest naprawdę dobre. To jest naprawdę dobre, tylko że ja to na razie wyłączę, bo jak będę miał to włączone i to, i zapomnę, że mam to włączone, to buchnę sobie coś w chacie. To jest pewne. Dlatego na razie autofire wyłączę. Arrow of Draconic Fire. Fire an arrow made of pure energy. Removes the need for ammunition and unlocks the shockwave effect. Tu jest to, dobra. Nie muszę mieć amunicji więcej. Czyli to energii po prostu marnuje więcej. Tak, to coś dużo energii marnuje. Strzelę raz i zmarnowało. Jeszcze raz strzelę. 5700 było. Czyli marnuje około 600 tysięcy jednym atakiem marnuje. No to jest sporo, ale patrzcie, te strzały, jakie czerwone są. Jakie czerwone strzały są. Oj, się nie może zbierać. Walimy już jakiś moba, sprawdźmy ile to bije. Tylko ten oplek za krzykami dziwnie stanął, nie wiem czemu. A, na strzała bije. No to jest normalne, że na strzała. Tylko ogółem to jest tak, że jak uderzę jakiś moba, to tylko pisze ile HP mu zabrałem, jeżeli go na strzała zabije. Nie pisze na przykład, że zabrałem mu 60, bo on tyle HP nie ma. On ma 20 HP. Na przykład patrzcie, ten creeper ma 20 HP, nie? To ja walę mu za 20. Bo ja tak naprawdę mogę walnąć za dużo, dużo więcej. Tylko mi tego nie pokaże, no bo mob tyle HP nie ma. Dlatego musiałbym znaleźć jakiegoś moba, który ma więcej HP niż 20, byśmy mogli przetestować serio, ile to ma. Na przykład smoka czy coś. Kiedyś tam pójdziemy, pewnie jak będziemy farmić smoki, jak będziemy musieli robić chaotyczną. Naszą chaotyczną Teslę, jak będziemy musieli lepszyć na chaotyczną. To pewnie potestujemy te wszystkie zbroje na smoku i zobaczymy, czy będą na smoka na strzała zawijać. Bo jest szansa, że mogą. Ale mniejsza, co jeszcze mamy tutaj? Co jeszcze możemy tutaj zrobić? Autofire, magnif... A właśnie, sprawdźmy te shockwave. Shockwave sprawdźmy. Infuse power of fire. Co? Infusion power of fire. Czyli nie mamy tak jakby... Can be used to take precision long range shots. O kurde. Włączmy najpierw te shockwave, bo te shockwave coś nie tyka strasznie. Nie, potrzebujemy jakiś power of fire. Nadal to nie działa. Dobra, to weźcie mi napiszcie nadal, co to robi, bo... O kurde, co jest? Naprawdę możemy strzelać jak ze snajpy? Chodźcie, ale to strzela jak ze snajpy. Trochę opada, to prawda, ale na przykład jak zrobię tak,
to leci tak daleko. To jak ze snajper strzela jakieś. My możemy, ej patrzcie, możemy trollować tym. Możemy stanąć tutaj? Możemy gdzieś o tak stanąć, możemy o tak stanąć? Albo energia, no, ale mniejsza, możemy tak stanąć? Dobra, no, nie będę tego dawał, bo nie chce mi się, ale możemy tak stanąć. I tam może sobie na przykład puzonik chodzić. I możemy tak z daleka strzelić mu taką strzałą i go trollować. On nie będzie wiedział skąd dostaje te strzały. On nie ogarnie, bo jesteśmy za daleko. Możemy nawet o tak gdzieś pójść, o tak, o wychylić się trochę. Strzelić i się schować od razu. Wychylić się, strzelić i się schować. I puzonik nawet nie ogarnie skąd dostaje strzały. Jak chcecie zobaczyć takiego pranka, jak będę tak robił komuś, to może się napisać w komentarzu. Albo możemy nawet ukryć się tak. I on nigdy nie pomyśli, że ktoś strzela go z takiej odległości. No bo nie ma żadnego łuku, który strzela na takiej odległości. To jest niemożliwe. Patrzcie, jak to jest daleko. Patrzcie, jak to jest daleko. A może mogę nawet jeszcze z dalsza strzelać. Mogę nawet strzelać gdzieś o stąd. Albo jeszcze dalej. Jeszcze, jeszcze. I no. To jest powalone. Ale fajna opcja ten łuk. Musimy go ulepszyć, musimy go ulepszyć. Magnificent, co to robi. A to jest właśnie to czym mówiliśmy przed chwilą. Dobra. I to jest na tyle. Jedna rzecz, której nie wiem, to jest też Shockwave Power. I nie wiem jak to zrobić, bo tam potrzebny jest jakiś ten power to fire trzeba. A! Dobra, ja chyba jestem głupi jakiś. To ja naładuję ten łuk szybko i zaraz idziemy to przestawać. Dobra, mam naładowany łuk. Przestojmy to. Szybko to przestojmy. Shockwave jest. Arrow of Draconic on. I teraz. To na to? Infuse power of power to fire. Mamy za mało powera czy co? Tak, wydaje się, że mamy za mało powera. A jakbyśmy zrobili tak, że byśmy te shockwave'a dali tylko na... O tak, o, tak troszkę. O, teraz możemy, tak, czyli to zabiera strasznie dużo. Zabieram 2 miliony energii za jeden strzał, ale zróbmy to, zróbmy to. O kurde, ale dobre, strzelmy. Ale fajne! Tylko nie wiem, czy tak mało damage zabiera, albo to jest tak po prostu, bo to jest bardzo małe, dlatego tak zabieram mało damage. Ale patrzcie, jak to jest fajne! Musimy ulepszyć ten łuk, musimy go ulepszyć, musimy mu energię dodać. Patrzcie, jak to jest fajne! Ej, ten łuk jest jedną z moich ulubionych rzeczy, nie? Chyba myślałem, że ta kosa jest moja ulubiona, ale wydaje mi się, że chyba ten łuk będzie moim ulubionym. Ja bardzo lubię strzelać tak dalej. I to jest tak fajne, to patrzcie w ogóle, tak strzelam sobie i takie fajne dźwięki są tych wybuchu. Ale fajne to jest! Jest naprawdę strasznie fajne, podoba mi się. Naprawdę mi się to podoba. Naprawdę mi się to podoba i musimy ten łuk ulepszyć na maksa. Musimy. I kiedyś na chaotyczny go ulepszymy. Jak najszybciej. Ja się postaram jak najszybciej to zrobić, bo ja nie mogę się już powstrzymać. Nie mogę się powstrzymać. Muszę zrobić chaotyczną Teslę. I musimy ulepszyć wszystko na chaotyczne i będzie jeszcze lepsze. Dobra. Ale wyłączmy może to, bo to zabiera strasznie dużo energii. Nie wyłączmy może to na razie, bo nie jest potrzebne. I tak. I zobaczmy, co trzeba na ulepszenie tego. Bo to ile ma ulepszeń? 4. RF Capacity, Arrow Damage, Arrow Speed, Draw Speed. Dobra. To idziemy to ulepszyć na szybko. Ulepszmy może, nie wiem, RF Capacity na razie, dobra? RF na razie Capacity. Zróbmy. Nie pamiętam, co się dokładnie robiło, ale... Wydaje mi się, że to było potrzebne, to było potrzebne, to było potrzebne i to było potrzebne. Tak mi się chyba wydaje. Mam nadzieję, że się nie mylę. I chyba z każdej strony to. Z każdej strony to... Chyba. I z każdej strony wydaje mi się, że było to. Tak? Ej, tak. I chyba z tej strony po prostu było to. Jeżeli się nie mylę. Mogę się mylić, ale jeżeli się mylę, to przepraszam. O, nie mylę się. Dobrze. To róbmy to. Tworzymy Basic RF, czyli będziemy mieć więcej pojemności. A! I... Sorry za te... No za ten generator i tak dalej, bo on już powoli nie wytrzymuje i on jest naprawdę słaby. Scream coś tam robił, chyba nawalił tej energii masę na jakichś swoich odcinkach. Nie mam pojęcia, co on zrobił, ale tej energii tam dużo teraz jest. Ale to nadal to jest za mało, nadal to jest za mało. I sorki za tą energię, że jeszcze nie jest zrobiona. Będziemy musieli zrobić ten reaktor. Więc ja postaram się w następnych odcinkach zrobić ten reaktor. I mam taką prośbę do was. Napiszcie mi, ile możecie, jeżeli chodzi o ten reaktor, bo ja się naprawdę boję. Naprawdę się boję, że ten reaktor mi wybuchnie i jak go źle zrobię. Bo ten reaktor wybucha na ponad 1000 kratek. Jeżeli ten reaktor wybuchłby gdzieś w okolicach tutaj, zniszczyłby wszystkie domki na naszym serwerze. Wszystkie domki na serwerze by zniszczył. No, nie chciałbym, żeby to się stało i trochę się boję robić ten reaktor, dlatego jeżeli macie jakieś takie tipy, podpowiedzi, żeby na pewno go nie zniszczyć, żeby zrobić to safe, żeby się nic nie stało złego, to napiszcie mi, bo naprawdę wszystko mi się przyda z tych rzeczy, bo serio się boję ten reaktor. Naprawdę się boję o ten reaktor i zrobiłbym go już dużo wcześniej, ale nie robię go cały czas do tej pory, bo jak myślę o tym, że coś raz źle kliknę i wszystko buchnie na całym serwerze, to trochę, no, to wiadomo. Ale no, jeżeli coś wiecie na temat tego reaktora, to po prostu napiszcie mi i ja na następnym odcinku postaram się zacząć robić ten reaktor. Ulepszę tak wszystko po kolei na basic, tyle starszy mi się wydaje i po prostu w następnym odcinku dokończymy gdzieś to tam na Draconic zrobimy. Na razie wszystko na basic, żeby było. Ej, w innym odcinku dokończymy na Draconic. I postaram się ten reaktor robić. Następne odcinki to będzie albo robienie reaktora, albo robienie chaotycznej Tesli. Albo robienie, no nie wiem, w sumie, nie wiem. Na pewno jest jeden odcinek, który będzie na pewno chyba przed tymi wszystkimi. Chyba, nie jestem pewny.
nie mogę tego obiecać, ale bardzo możliwe, to będzie reakcja Gilatisa, Puzonika, Karo, Maraska z Krimiego Xena. Ale się zobaczy jeszcze, który będzie pierwszy. Dobra, to mamy już wszystko na basic, praktycznie oprócz jednej rzeczy, czyli tej. No, o tej chyba nie mamy, tak? Dobra, tej. Jeszcze jedna rzecz, mamy wszystko basic ulepszone. Potem tylko wyver i drakonik. No i materiał chyba mam, mi się wydaje. No został mi, ale fajnie, że te materiały zostały nam, bo dzięki temu, że te materiały nam zostały, ja trochę dużo ich tak zdobyłem. To dzięki temu może właśnie ten łuk ulepszyć i może starczy nam jeszcze na tą kosę śmierci. Ale z tego co to nie wiem, bo ona ma strasznie dużo ulepszeń. Ona ma aż 5 ulepszeń. Gdzie tam ma tylko 4, niektóre zbroje mają 3. Max 4, nie? Więc to jest coś takiego. Dobra, no i mamy. Mamy zrobioną na basic, całą ulepszoną. W innym odcinku zrobimy na wyver i drakonik. No i co do tego reaktora, to serio, proszę napiszcie. Ja postaram się poczytać, poglądać, bo no nie może to wybuchnąć. Nie może to wybuchnąć. Jak to buchnie... O, to Screamy coś robił w ogóle. Chyba ty, może tu nie będę wchodził. Ale jak to buchnie, jak to serio buchnie, to jest koniec, nie? To jest koniec serwera. Dlatego będę mógł wam pokazać wybuch tego. Ale gdzieś daleko, bardzo daleko. Więc też, jak wiecie, jak zrobić, żeby buchło to specjalnie, możecie mi napisać i ja gdzieś po prostu polecę bardzo daleko i pokazywam ten wybuch. Uwierzcie mi, że ten wybuch będzie tak ogromny, że możliwe, że i Minecraft nie wytrzyma i mi wyrzuci gierkę, więc no, tak ogromny ten wybuch będzie. Ale no. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję wam za miłe komentarze, które mi piszecie na każdym odcinku, naprawdę jest mi strasznie miło, czytam wasze wszystkie komentarze, strasznie miło jest, jak czytam wasze komentarze, jak mi podpowiadacie, piszecie miłe rzeczy, naprawdę motywuje mnie do tego, żeby nagrywać dalej i dzięki temu właśnie mam większe chęci do nagrywania dalej i będę dla was nagrywał, dziękuję wszystkim za oglądanie. Bajo, bajo!